Dzisiaj w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie nastąpiło przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego dla chorej bełchatowianki Patrycji Oszczyk. Udało się. Mamy to, co chcieliśmy zdobyć. Udało się. Dzięki pomocy Państwu, dzięki pomocy bezimiennym, anonimowym dawcom, którzy przynosili do nas nakrętki, dzięki uczniom, przedszkolakom, seniorom i takim osobom w średnim wieku jak ja. Dzięki mieszkańcom Bełchatowa, okolic bełchatowskich i Zerowa i również okolic. Po prostu się udało. Liczymy, że mama i Patrycja na pewno się cieszą. Jest to rower, który ma wspomagać pracę mięśni zarówno nóg, jak i rąk oraz komputer z monitorem dotykowym i specjalistycznym programem piktogramowym dla osób niepełnosprawnych. Jeszcze raz, proszę Państwa, to dzięki nam wszystkim ten sprzęt jest dzisiaj na stole i Patrycja i mamusia będą się cieszyć. Gratulujemy serdecznie. Dzięki sprzedaży prawie 2 milionów nakrętek za około 4 tysiące złotych zebranych w ciągu 8 miesięcy przez mieszkańców powiatu oraz zebranym pieniądzom podczas charytatywnego turnieju piłkarskiego w kwocie 4800 zł zakupiono rotor rehabilitacyjny, który służyć będzie Patrycji do usprawniania kończyn górnych i dolnych. Ponadto kupiony został też komputer i program piktograficzny.